została minuta, zobacz, jeszcze minuta, oni już prawie kończą, a ja robię wstęp. Moi drodzy, w ostatnim odcinku wygrała Gosia ze świata Gosi, czyli dzisiaj dziewczyny i chłopaki malują jej twarz, a dokładnie jedną z trzech. Wybieraliśmy na początku odcinka. I teraz co? Teraz jest to seria czyja praca lepsza, czyli co powiedzą ludzie, czyli na samym końcu odcinka ty ocenisz, jak im poszło, a żebyśmy wyłonili zwycięzcę odcinka, to musimy zadzwonić do naszego montażysty, który wyłoni jedną z trzech prac najlepszych i ogłosi, kto jest zwycięzcą. Dodatkowo, jeżeli się uda, to zrobimy tak, że dzwonimy do wybranej losowej osoby i powiemy, czyja praca była najgorsza. I wtedy jedna z tych trzech osób odpada, ja wpadam na jej miejsce, a ta osoba będzie w następnym odcinku miała możliwość znowu wymieniania się z kimś innym. Zaczynamy grę! Zanim te trzy osoby namalują wybrane zdobienie, to najpierw musimy ustalić, jakie to będzie zdobienie. Dzisiaj mam do dyspozycji 3 zdobienia, a pomoże nam w tym gra sławna marynarz. Hania, Paweł, Edyta, dajcie ręce z dłonie na tył pleców i na mój sygnał, kiedy powiem 3, 2, 1, start, to wyciągcie jedną dłoń. Hania, pytanie? Od kogo zaczynamy? Zaczynamy od Edyty. Dobra. Dobra, 3, 2, 1, wyciągamy! Mamy tak, 5 palcy, 3 palce i 5, to jest 13, Edyta. Jeden tu czy tu? Nie, od Edyty. 1, 2, 3, nie, no 1, 4, 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hania, wybierasz zdobienie z trzech. Tylko tutaj powiem tak, nie wybiera Hania zdobienia, bo zdobienie jest wybrane, malujemy Gosię. Hania wybiera zdjęcie Gosi. Bardzo dobrze to, że mi poprawiłaś. Cieszę się, że jesteś z nami. Przyglądam się, tutaj trochę jest nieostre, trochę może być ciężko, bo głowa jest przechylona, ręce są, no ale zawsze można to wyciąć tu. Tutaj Edyta mówiła, że jest mało szczegółów trochę. Wybierz najpierw te, które odrzucasz. Tutaj jest takie najbardziej wprost, symetryczne. Odrzucam to, to mi się wydaje najcięższe, na pewno. Waham się między tymi. Czekajcie, wykadruję sobie trochę. No weź se, Hania, nie będę zła. Na to. Dobra, mamy zdobienie, więc zaczynamy. Ja odpalam zegar, macie znowu godzinę. Czas start! Jestem ogromną fanką Gosi i chciałam pokazać mega śmieszny fragment z jej filmu, który ogólnie Gosia mnie bawi do łez i poprawia mi humor, jak ją oglądam i chcę pokazać ten fragment. Tutaj, kiedy Gosia mikserem, jak to się nazywa, mieszała, robiła kawę z TikToka, włożyła mikser do szklanki i... Blender. Blender, nie wiem jak to się nazywa. O! I wszystko się wylało. Uwielbiam ten montaż, tą powtórkę. Widzisz to? Genialne! Majster. Także zapraszam do oglądania kanału Gosi. Ja ci zapłaciła za reklamę. A jeszcze nic, bo ja jestem fanką. Jeszcze chcę powiedzieć, że w ogóle czuję, że mam zły dzień dzisiaj, a chciałabym, żeby mi to zdobienie fajnie wyszło, więc jestem załamana. Więc moja konkurencja ma nade mną przewagę mentalną. Co ty, Hania? Ja jestem w ogóle nierozmalowana, nierozćwiczona. Ta jest nierozmalowana, jak robiłam 2 godziny temu, malowała zdobienie. Dobra, to co one mówią, nazywasz zdobieniem? Nie French! Tutaj mam klinę. Kółka malowałam. No i co? Ale dobra, mi chodzi o rozmalowanie proporcji tego typu rzeczy, ludzie. To muszę namalować. Albos. Na tym tipsie. Coś, 2 pędzelki, lampa i bierzemy się za malowanie. Dobra, tu muszę tak, namieszać sobie muszę pomarańczowy, żółty albo tylko pomarańczowy najlepiej. Muszę mieć beż i muszę mieć brąz. I Gosia ma chyba zielone oczy, nie? Chyba ma zielone oczy. Do ust jakiś taki jasny róż. Kurde, no będzie ciężko, więc tak, sobie tutaj bloat, to jest czarny, o na pewno się przyda, nałożę sobie bebo, nie, to jest szary, sucz za jasny, filkę weźmiemy, rozmieszam, o, albo sam mam tutaj, tu, co jeszcze mi się przyda, beż, ale nie wiem, czy drepo akurat będzie dobry, albo cjana lepiej, no zobaczymy, co ty i to nałożę. Bierzesz? Ja muszę mieć dużo opcji, dużo kolorów, żeby mieć z czego mieszać, więc sobie naukładam tutaj wszystkich tych kolorów. O, dzisiaj mam więcej placu, to sobie mogę naukładać, naukładam. Gdzie mi z łapami? Żółty już mam. Dobra, ktoś mi tu zakosił moje kolory. Dobra, zobaczymy, cjana to będzie... Ej, nasze to są kolory. Ale ja sobie przygotowałam do nakładania. Do cyjany chyba dodam żółtego. 5 minut zeszło na nakładanie kolorów, a jeszcze nie mam wszystkich, co chciałam. Paletka kolorów już uzupełniona, prawie uzupełniona. Myślę, że ostatni kolor dokładam. No i zaczynamy. Nie zależy, jaki będzie wynik tego challenge'u, to i tak ja wygrałem. Więc zaczynam swój szybki speedrun malowania twarzy, bo mam nadzieję, że tym razem starczy mi 25 minut. Minęło już 8 minut, a ja mam dopiero nałożone kolory, ale zobaczcie na to, paletka. jak prawdziwego artysty, malarza. Dzisiaj zrobię inaczej. Chciałam najpierw szkic zrobić jakimś takim lekko transparentnym kolorem. Mieszam sobie, ale no nie wiem, może tym beżem to zrobimy. Tym może. Tips już przygotowany, więc pora z tej paletki zamalować to zdjęcie na tym tipsie. Weź se to tam, co mi nie będziesz światła zasłaniać. Jak ci się to zasłaniam? No jak tak dasz rękę, to ja nic nie widzę potem. Przypomnę tylko tyle, że w poprzednim zdobieniu ja ani razu nie zmywałam, to ty 10 razy, czy 20, czy 50, jak to powiedziałeś w odcinku zmywałaś. Więc ja tych wajcików nie będę tak często używał jak ty. Przez to dałem ci na środku, bo ten ty nie będziesz machać. Dobra, namalowałam tutaj kawałek tego szalika. Będzie mi łatwiej chyba proporcje ogarnąć tak sobie. Tak się lubię okłamywać trochę. Ale może akurat, tylko nie chce mi się to tu spoziomować. Bo mam za mało sobie namieszałam, w ogóle już nie ma tego pomarańczowego tu. Był i nie ma, więc no. Jak sobie tak pomyślę o tym ostatnim naszym odcinku i jak nam Przemek robił ten test z wiedzy o Wersow, to szczerze ja bym mogła z głowy takiego Gosi wymyślić. Tak? No. To dawaj, rób nam test. Nie wiem, czy mnie to zbytnio nie rozproszę, ale dobra, to mogę wam zadać kilka pytań. Na przykład wiecie, z jakiej miejscowości pochodzi Gosia? Ty nie. A ty, Pablo? Z Szczecina. Nie, ze Słupska. Słupsk. Co ty gadasz? A wiecie, w jakim teraz mieszka obecnie? W kraju? Gdzieś w... Pablo powiedział, no. W Szkocji, tak? Tak. Ja myślałam, że... A miejscowość? Edynburg. Zgadza się. Gosia ma dwa psy. Wiecie, jak się nazywają? Nie. Wiem, że tam mówi do nich nie raz na tych, ale kurde nie pamiętam, no. Walter i Edgar. Walter i Edgar. Tak. Wymieszałam kolor Gosi. Maluje twarz, bo golf już jest. Bo co lubi zbierać Gosia? Antyki, tak. No. Albo jakieś takie stare rzeczy właśnie. Vintage przedmioty. Vintage rzeczy, to też wiem o Gosi. Lubi testować różne śmieszne rzeczy z AliExpress. Tu już się coś zaczęło mieszać. Tu już w lampie nawet coś powstaje. Trochę mi idzie gorzej w przypadku Wersow, ale myślę, że to jest po prostu taki etap w zdobieniu, kiedy wiesz, malujesz, myślisz, że wychodzi ci kupa, a jak potem dołożysz inne elementy, to z tej kupy dzieje się na przykład piękna być. Więc zobaczymy, jak to będzie. Moja Gosia na razie ma fioletowe włosy, więc nie jest za dobrze. Chcę dodać więcej pigmentu. Jest dobrze. Są już włosy pomału, no. Jest dobrze, jest dobrze. Ale cię tu rozhulałam. Już mi brakuje miejsca normalnie. Została nam pół godziny. Co? Tak wygląda moja podstawka. Dzieje się powoli na niej i ci powiem, na tipsie też się sporo dzieje, ale póki co ci jeszcze nie pokażę. Waciki, jak widzisz, też duże wycierania, w przeciwieństwie do poprzedniego zdobienia. Edyta. Czyli widzę, że ci idzie słabo. Hania. Też idzie słabo. To oznacza tylko jedno, że w tym wielki plan o zwycięstwie w końcu się może udać ziścić. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Chciałbym pożyczyć od kogoś bardzo cienki pędzelek, gdyż mój jest gruby i rozwarstwiony. Ma ktoś taki bardzo cieniutki pędzelek? Któryś z tych możesz sobie wziąć. Dziękuję. Nie mam najważniejszego, czyli oczu, ust i nosa. A zostało mi 25 minut. Patrz, ona oszukuje. Na esencję robię. Ona oszukuje, idzie po dodatkowe rzeczy, idzie po lampkę, to jest niedozwolone. Czuję się oszukany w tym momencie. Czuję się oszukany, bo ona poszła sobie po lampkę, która jest niedozwolona, bo malujemy tym, co mamy. Tak nie mam prądu. Serio, z laikami. Naprawdę? Ja już jestem zdesperowana. Mam dopiero zarys twarzy. To nawet nie jest jeszcze twarz, a zostało 21 minut. Edyta i ta mina. Wkładam do lampy, idę w to. Paweł jest taki czerwony, jest jak burak. Patrz, jak mu uszy płoną. Patrz, jak mu krew po prostu płynie w organizmie z tego. Dostał lepszy pędzelek. A jak ja mam być szczery, to tak naprawdę już skończyłem. Teraz się tego tak pobawię, potrenuję sobie może jakieś cieniowania, może jakieś trele, morele, inne rzeczy, żeby to bardziej wyglądało przestrzennie. Ale tak to na ten moment już jestem bardzo zadowolony. Twarz zmalowana, szczegóły, które wyłapałem zmalowane, golf zmalowany. Dzisiaj staram się tak nie dołować Edyty i Hani. Bo ostatnio jak oglądałem sobie zapis odcinka, no to trochę mi się ich przykro zrobiło, co nie, że mentalnie można sobie tak zmierzczone jak mały robak. Z jakiejś się powstrzymuje. Przecież ja wygrałam ostatnio, co ty? Ale mentalnie przegrałaś. Wygrałaś tym, że po prostu ktoś nazwał moje zdobienie karykaturą. Inaczej. Gdyby Kryskowi zostało zadane inaczej pytanie, nie które zdobienie by Gosia chodziła, tylko Krystek by wybierał, to ja jestem pewien, że wybrał karykaturę. No na pewno. Tak było. Chociaż w sumie. No widzisz? już ta nutka wątpliwości, już podchodzimy do etapu powolnego mierzenia znowu psychicznego, czego miałem nie robić. Więc dzisiaj się powstrzymuję, ale następnym razem wytoczę wszystkie działa po to, żeby wygrać i z dobieniem, bo dzisiaj wygram z dobieniem, ale też wygrać mentalnie, że się czuć jak zwycięzca, taki wiesz, 100%. Edyta, a kiedy twoja pora? Ja będę mogła zrobić siatkę i szkic. I będę miała mój tablet. I twierdzisz, że siatka jest wszystkim, z czego cię brakuje do zwycięstwa. Będę miała 5 godzin na to. I będę miała pańdrzele. Dzisiaj nie patrzyłam, co inni malują. I sobie sama tutaj robię. Wszystko jestem skupiona na maksa. Już jest, są usta, jest nos, są oczy. Jeszcze tylko źrenice takim zielonym tutaj domaluję. Włosy poprawiłam trochę i twarz wyszczupliłam, ale to nic nie szkodzi, bo i tak jest... Za szeroko są usta, przez co wszystko tak za szeroko wygląda. A, szkoda gadać. Użyłam zdobienie swoje do lampy, ale jest na razie mega źle. 5, 4, 3, 2, 1, koniec, już stop, co tam? Dobra, zatopować możecie jeszcze, okej. Hania, już to tam... Jakiś nielegalny ruch był, widziałem. Co powiesz? Tak jak Formuła 1 zostaniesz wezwana na komisję. Na komisję wyjaśniającą. Nie, dopiero teraz dzwoni. Tak? A no tak, alarm. A dopiero teraz dzwoni. To jakiś zlogowany był, słyszałyście? Wiecie, nawet nie wyobrażacie, nie wiem, czy się nagrywa się? Jak mi wali serce, nie? Tak? Mi się aż ręce trzęsą. Co ty gadasz? Kurde, ale zdjęcie fajne. Zadań na czas, nie? No, ja też nie, Boże, to jest najgorsze. Chyba, patrzcie, że masz coś tak wyćwiczonym. Malowałabym tego się, nie wiem, 10 razy, to już 11. To pokazuje, wiecie, co tu się działo, ile się tu działo, jaka to była walka. Jesteś zadowolona? Teraz to zatopuję i stracę, tyle kolorów tak namieszałam. Nie bardzo. Jak oceniacie swoje szanse? Na żaden 3, 4 oceniacie swoje szanse od 1 do 10, w skali 10 to jest wygram, od 1 to przegram, tak druzgocząco, więc 3, 4, 10. Czekaj, bo się nie skupiłam. 10, że wygrasz, a 1, że przegram. Tak, ja się tak zatopuję. 2. Tylko. Ja też takie 2. Ty, bo my... 1 nie, no nie jest najgorzej, nie? Do, przyjmijmy, no, umówmy się. No najgorzej mogło być gorzej. Pawłowi bym dała 10, Edycie bym dała 8, a sobie moje zdobienie 4. Wygląda następująco. Za chwilę się biorę za topowanie, więc wolę sobie nagrać, jakbym coś zdupcył. Żeby po prostu dowód. Tak wygląda moje zdobienie. Jest lepiej niż ostatnio, ale i tak nie jestem zadowolona. Chociaż muszę przyznać, że wygląda... Mógłby ktoś pomyśleć, że to faktycznie jest Gosia. Myślę, że jakby Gosia zobaczyła to zdobienie, to nawet by sobie zrobiła taki tatuaż na swoim ciele, a ma ich dosyć sporo. Bo ci powiem, wyszło mi całkiem świetnie. Mam przewagę nad dziewczynami, bo zawarłem więcej szczegółów. Tak mi się wydaje, gdy jeszcze od pracy, od Hani nie widziałem. Więc mam nadzieję, że tym razem jeszcze też nie widziałam. Prawdziwa praca zostanie, prawdziwy artyst, sztuka zostanie doceniona i moja Gocha wygra. A ja chcę powiedzieć, że presja ostatnich minut na mnie tak zadziałała, że pododawałam tyle szczegółów, że nawet jestem zadowolona. Kurde, jeszcze zatopowałam, więc... Gdzie masz rękę od Gosi? Całość to ujednoliciło, więc nie jest aż tak tragicznie. Dobra, Krystianie, mój drogi. Uwaga. Din, 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 din. Bęk! Masz 3 sekundy, aby zgadnąć, kto to jest. 3, 2, 1. Brawo, 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 świat Gosi. A teraz pytanie. Które zdobienie najlepsze? I znowu masz 3 sekundy na odpowiedź. Czekaj, 3, ja to tak zrobię, bo jest ostrość. 2, 1. Na samej górze. Jest, kurwa! Jest! A co wygrałam? O, dzisiaj nie ma nagrody, tak. Kurwa, jak nie ma nagrody, to ja wygrałam, nie? Ale to jest satysfakcja. Satysfakcja jest nagrodą. Dzięki, ciao, Chico. Wybierz najgorsze zdobienie. Masz 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Tak. Natka, wiesz co zrobiłaś? Wyeliminowałeś tego zawodnika z gry. Czemu ja? Paweł, no przykro mi, ale w tym odcinku w następnym odcinku to ja zajmuję twoje miejsce. Bo jest zdruzgotany po swojej porażce i odpadnięciu, ale na pocieszenie poglądamy sobie odcinki Gosi, a wy widzowie napiszcie, jaką serię Gosi lubicie najbardziej oglądać. Pa! Ciao!